Kiedyś, kiedy jeszcze przed bierzmowaniem głównie przepytywano nawet i 200 pytań z katechizmu, łącznie z takim pytaniem jak wymień podróże Jana Pawła II, było pytanie postawione o to, kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania. Bardzo ważne pytanie. Ale katecheta posunął się dalej i postanowił sprawdzić, czy uczniowie wiedzą w ogóle, co to znaczy słowo szafarz. Taki, który raczej się nie uczył, ale jakoś wszystko umiał, zwykle jakoś szukając w zasobach swojej pamięci albo też wymyślając, zgłosił się, że wie. I mówi, szafarz to tak jak stolarz. Stolarz robi stoły, a szafarz robi szafy. Słowa szafarz używa święty Paweł w dzisiejszym czytaniu z pierwszego listu do Koryntian. To słowo właściwie należy do sfery religijnej albo wzięte jest ze sfery religijnej, bo chociażby słowo szafarz odnosi się do człowieka według reguły świętego Benedykta, który sprawuje pieczę nad rzeczami, które są potrzebne zakonnikom. Zarówno co do jedzenia, jak i co do ubrania. On szafuje, rozdziela to, co jest własnością wspólnoty. Zakonnik przychodzi, mówi, że podarły mu się spodnie i dostaje spodnie. Stara się, żeby oczywiście uczciwie, sprawiedliwie rozdzielać to, co jest wspólne. Dziś doszło takie znaczenie szafarz, to mężczyzna, który rozdaje komunię świętą. Ktoś, kto uczestniczył w nabożeństwach do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pewnie pamięta modlitwę i pieśń Szafarko łask wszelkich, a więc Maria jest tą, która rozdziela wszelkie łaski. Święty Paweł w bardzo przejmujący sposób mówi o tym, co usłyszeliśmy dzisiaj, mianowicie o tym jego głoszeniu Ewangelii. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. O, gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. To nie jest powód do chluby, to nie jest sposób wyróżnienia kogoś przez Boga, że ktoś ma być głosicielem Ewangelii. Tak rozumie święty Paweł. Jest to obowiązek dany wybranemu przez Boga, bez jego zasług człowiekowi. Tak jak Paweł, prześladowcy głoszonej Ewangelii przed tym, którzy ją wcześniej przyjęli. Szafarz ma dbać, tak to Paweł rozumie, o to, ażeby spełnić zamysł tego, który go uczynił szafarzem. Szafarzem wobec głoszenia Ewangelii. A pragnieniem Boga jest to, ażeby słowo o zbawieniu dotarło do każdego człowieka, ponieważ Bóg pragnie zbawić każdego człowieka. A wobec tego gorliwy szafarz, szukający zamiarów Boga, będzie starał się robić wszystko, żeby jak najwięcej osób usłyszało słowa Ewangelii. W nadziei, że on także będzie miał udział w tym, co głosi i co daje głoszona Ewangelia. Tak jak szafarz korzysta z tego wszystkiego, co jest własnością wspólnoty, chociażby w zakonach o regule benedyktyńskiej. Ale też sam bierze spodnie, jeżeli mu zabrakło. Bierze też jedzenie, tak jak wszyscy biorą, z tego, czym ma szafować. Wszystko czynię dla Ewangelii, aby mieć w niej swój udział. Szafarza, który szafuje najlepiej, jak może, według zamysłu tego, który mu dał to do dyspozycji, który go uczynił szafarzem, w nadziei, że ta Ewangelia, która doprowadza do wiary i do zbawienia wielu ludzi, ta sama Ewangelia także stanie się jego udziałem.
On w nią uwierzy i dzięki tej wierze się zbawi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.